Jesteśmy tydzień po tym, jak przyciemniłem szyby. Nie udało mi się wcześniej nagrać, jak to wygląda, ale przyjechałem w to samo miejsce, żebyście widzieli, jaka jest różnica dokładnie. Jest 20% dookoła auta, także wszystkie szyby są przyciemnione tak samo. Jest delikatny prześwit, właśnie o to mi chodziło. Tak to wygląda. Jeszcze kalipersy pomaluję. To będzie ładny ten efekt w kole. Ale czasu brakuje. Jestem zadowolony. Efekt jest taki, jaki chciałem. Jeszcze może je pomaluję kiedyś na czarno. To już nie jest teraz jakimś priorytetem, żeby to zrobić, bo jest ok. Auto mi się podoba nawet z tymi stalowymi kołami, z tym kolorem. Czy opuszczać na sprężynach? Właśnie nie wiem, czy jak opuszczę. Dało. Zobaczymy. I ta koperta mnie teraz wnerwia na tylnym zderzaku. Gdzie Majda cofała i wycofała. Trzeba było to zrobić, bo strasznie to wygląda. I teraz tym bardziej jak auto ma szyby przyciemnione, jest całe czarne praktycznie i z tyłu tylko taki placek biały. Zobaczymy, co się da z tym zrobić. Jak widzicie, olej i filtr powietrza jeszcze nie wymieniony. Już wiecie dlaczego, bo brakuje czasu. Jak wcześniej wspomniałem, zakupiłem jeszcze gumy mocowania dyferencjału, trochę lepsze, z lifetime warranty, czyli z dożywotnią gwarancją, poliesterowe one chyba są, także to są dwie boczne. Jest jeszcze jedna, o, taka o. Koszt takich gum to jest 110 funtów. Jeszcze nie mówiłem chyba o kosztach tego, to jest za filtr powietrza zapłaciłem 70 funtów i za te oleje wszystkie z filtrem oleju zapłaciłem 106 funtów. Także serwis tego samochodu, filtr powietrza, oleju i olej około 170 funtów. I jeszcze 100 funtów kosztowała ta guma, co trzyma wał z dyferencjałem, ta taka krzyżowa. Ale czekam, aż przyjdzie z Niemiec. Także jak przyjdzie ta guma, to pojedziemy, wymienimy wszystkie naraz i później zrobię dopiero serwis. I w międzyczasie jeszcze muszę zamówić sprzęgło do Golfa. Zamówimy od razu z dwumasem. Także zrobimy wymianę całego sprzęgła. I kiedyś tam w międzyczasie może jeszcze pomalujemy te kalipersy. Także mało czasu, dużo roboty. Jest jak jest. Trzymajcie się, do następnego.